Witamy w kolejnym wydaniu Zagrywki, której gościem będzie Ryszard Cieszynas, stary, nowy wójt gminy Szczecinek. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zaczniemy zaczepnie. Wygrał pan wybory. No i cóż, nie będzie darmowego transportu do wielu miejscowości oraz innych fajerwerków, które obiecał pański kontrkandydat. Czyli wie pan, w zasadzie to nie wiem, co obiecywał kontrkandydat, ale w zasadzie wydaje mi się, że to, co dotyczy transportu publicznego w gminie Szczecinek, w tej chwili mamy mniej więcej to opanowane. Na pewno musimy zadbać o rozwój transportu do miejscowości, do których transport zbiorowy nie dociera. Tu jest ten problem, a miejscowości tutaj blisko Szczecinka, które miałyby mieć transport zorganizowany przez miejską komunikację samochodową, w zasadzie jest niemożliwy, bo nas niestety nie stać na sfinansowanie darmowego transportu dla wszystkich mieszkańców. A jak mamy wybierać tylko rodzynki z naszego tortu świątecznego, czyli pojedyncze miejscowości, to raczej to sprawiedliwości społecznej w tym nie ma. Wygrał pan wybory na wójta, ale w Radzie troszeczkę mamy drobny miszmasz. Trzeba będzie to wszystko jakoś teraz poukładać. Rada ma to do siebie, że to jest organ ustawodawczy w gminie i Rada sobie da na pewno radę i poukłada się, bo to nie jest żaden problem, żeby realizować cokolwiek w ramach swoich założeń programowych czy przedwyborczych, to musi mieć oparcie w naprawdę bardzo szerokim gremium radnych i tutaj na tym poziomie nie widzę żadnych problemów, żeby Rada sobie poukładała swoje struktury w taki sposób, które będą dla niej najbardziej korzystne. A jest pan zadowolony z wyniku porozumienia samorządowego w wyborach do Rady Gminy? Czyli zawsze mogłoby być lepiej, tak? No ciężko, no trudno też powiedzieć, że gdzieś poszukiwać przyczyn tego wyniku, którym się spotkaliśmy w niedzielę wyborczą. To jest wynik, z wynikiem się nie dyskutuje. Jest wynik i wynik jest wiążący i po poniedziałek, jak pyły kurze z pola na polu wyborczym zaczęło padać, to wyłoniły się 15 radnych i tych 15 radnych będzie pracowało przez najbliższe 5 lat i to jest na pewno jedyny pewnik z tych wyborów. Na pewno jest pan też zadowolony, bo mimo wszystko pozwoli to panu kontynuować obrany wcześniej kurs, więc moje pytanie brzmi, co w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności to już jest umówione w przyszłym tygodniu poważne spotkanie w Warszawie, omówienie szczegółów dotyczących sieci przesyłowych, dogranie inwestorów, bo inwestorzy czekają na to spotkanie i będziemy realizowali projekt dotyczący energetyki w naszej gminie. To jest moim zdaniem kluczowy problem, który musimy rozwiązać ze względów choćby nawet infrastrukturalnych, bo musimy zabezpieczyć sobie energię elektryczną na potrzeby zmian dotyczących systemów ogrzewania, bo to jest bardzo ważne. Jest to wiążące z tego względu też, że będą to dochody własne dla gminy, które przełożyć się mogą na korzyści dla wszystkich mieszkańców. Bez tych przedsięwzięć raczej zwiększenia dochodów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. Ja tutaj jedyna furtka, która się rysuje, to jest właśnie energetyka i to będzie pierwszy akord. Dzisiaj już mamy informację, że uruchamiane są nabory na zmianę systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej. Są informacje odnośnie wsparcia budowy infrastruktury energetycznej na potrzeby JST. Wydaje mi się, że dobry kierunek, bo jeśli państwo nasze w tym kierunku idzie, a gmina podąża tym śladem, to chyba sukces jest widoczny nawet na bliskim horyzoncie. W trakcie kampanii poruszane były różne aspekty, między innymi lotniska, a tak naprawdę lądowiska w Wilczych Laskach. Jaki pomysł na ten obiekt? Czyli pomysł na lotnisko jest realizowany od kilku lat i
Być może nie wszyscy wiedzą, że lądowisko w tej chwili jest zagospodarowywane przez ARO Klub Koszaliński. Jest tam, stacjonują samoloty gaśnicze, są zbudowane nowe ujęcia wody, jest doprowadzona energia elektryczna do lądowiska. Dzisiaj razem z ARO Klubem Koszalińskim przeprowadzamy procedurę uruchomienia lotniska na poziomie Wilczych Lasek, a wiąże się to przede wszystkim z tym, że musimy, czyli wystąpiliśmy już o podwyższenie pułapu możliwości latania samolotów lekkich i ultralekkich na rejonie szczecineckim i wydaje się, że to jest, ten rok powinien przynieść nam rozwiązanie, że będziemy mogli tutaj swobodnie poruszać się statkami powietrznymi po przestrzeni powietrznej wokół Szczecinka. Dzisiaj ona jest zarezerwowana w 100%, w zasadzie od poziomu 0 do chyba 10 km bodajże. Jest to zarezerwowane na potrzeby lotnictwa wojskowego i niestety przebić się przez to jest ciężko. Dlatego głównym kierunkiem, jeśli chodzi o rozwój lotniska, czy lądowiska nawet, gdyby to powstało lądowiskiem, to jest utworzenie pułapu możliwości korzystania z tego obiektu. Różne były zakusy z tym odnośnie tego obiektu. Niektórzy takie obiekty niszczyli poprzez likwidację. My twierdzimy, że dla nas lądowisko dzisiaj, później w przyszłości może lotnisko w Wilczych Laskach to jest okno na świat, bo są zapotrzebowanie na przyloty ludzi z zewnątrz, którzy tutaj prowadzą jakiekolwiek interesy i chcą wylądować jak najbliżej. No niestety nie udaje się, wylądują, później muszą się przemieszczać i to stwarza pewne problemy, jeśli chodzi o otwartość naszego regionu pod względem na biznes zewnętrzny. To płynnie podróżując po terenach gminy przeskakujemy na drugi jej kraniec, okolice jeziora Wierzchowo. Tam wiele inwestycji ważnych dla mieszkańców, między innymi związanych z kanalizacją. To jest przeskok cywilizacyjny, który będziemy chcieli realizować w najbliższym czasie. My mamy w tej chwili do zakończenia w tym roku, czyli w przyszłym roku na wiosnę powinniśmy zakończyć inwestycję wodno-kanalizacyjną, w tą, która będzie likwidowała oczyszczalnie ścieków w Wierzchowie i skanalizowane zostanie miejscowość Stare Wierzchowo i Spore w tej chwili jest w realizacji. W tym roku jeszcze mamy zamiar przystąpić do skanalizowania miejscowości Gromczyn i przystąpimy do przygotowania dokumentacji projektowej na potrzeby miejscowości Drężno. Tam będziemy chcieli zlokalizować też małą oczyszczalnię ścieków biologiczną, bo tam społeczność jest dość nieliczna, a wystarczy, żeby to takie urządzenie zamontować i będziemy mieli bezpieczne jezioro Wierzchowo z każdej strony. Dzisiaj to jezioro przeżywa duży kryzys, jeśli chodzi o strefę beztlenową. Cały czas ona się powiększa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, przepraszam, Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska bada to kilka razy w roku i no niestety strefa beztlenowa się powiększa, a to jest spowodowane przede wszystkim zanieczyszczeniem wody fosforami. No to wynika przede wszystkim z gospodarki mieszkaniowej, źle prowadzonej i dostających się ścieków do środowiska wodnego. A tutaj jeśli chodzi o sprawy związane z infrastrukturą, wydaje się, że jeśli te trzy zadania zostaną zrealizowane, to wszystko, co mieliśmy do zakopania w ziemi w zakresie kanalizacji, będzie to już zrobione na terenie gminy Szczecinek, czyli można będzie odhaczyć temat z 15 roku, z kampanii, kiedy mówiliśmy, że trzeba doprowadzić do 100% skanalizowania albo zagospodarowania ścieków w gminie Szczecinek. To jeszcze nieoczywisty kierunek, samo centrum miasta, budynek starej poczty, żłobek i zdaje się już pierwsze prace się rozpoczęły. Tak, tak. Mamy spółka Inwestpark Szczecinek zakupiła, przepraszam, SIM Szczecinek zakupiła, spółka zakupiła budynek byłej poczty i jest w tej chwili ona zagospodarowana. Między innymi na potrzeby naszego żłobka jest wydzielone parter skrzydła prawego.
gdzie będziemy mogli tam przyjmować 34 dzieci. Mam nadzieję, że wstępne zapisy już się zaczną w czerwcu. W tej chwili przygotowujemy strukturę organizacyjną tego żłobka. Będziemy chcieli to oprzeć najprawdopodobniej o siły najemne, czyli rozpiszemy zamówienie na prowadzenie żłobka w firmie zewnętrznej. Tak to będzie chyba wyglądało. Mamy bardzo dużo chętnych do pracy w żłobku i też bardzo dużo chętnych, jeśli chodzi o uczestników. To na zakończenie jeszcze kwestia, nazwijmy to migracyjna. Nie jest tajemnicą, że coraz więcej osób wypływa ze Szczecinka, osiedla się na terenach gminy wiejskiej Szczecinek. Czy widać to w gminnych statystykach? Czyli nie do końca jest to widoczne, bo nie wszyscy się przemeldowują. Tak? Czyli nieruchomość, jeśli się rzuci okiem w każdą stronę od gminy Szczecinek, to powstają w każdej miejscowości, budują się nowe budynki mieszkalne. I zdecydowanie to są mieszkańcy spoza naszej gminy. Czy to powoduje wzrost ilości mieszkańców? Na razie nie. Mamy nadzieję, że ten proces będzie się dalej rozwijał i będzie ta sytuacja się wypełniała, jeśli chodzi o demografię naszej gminie. Dzisiaj jesteśmy na poziomie niezmiennym. Zahamowany został spadek demograficzny. Wydaje się, że tendencja powinna się odwrócić w najbliższych latach. Chociaż i też bardzo ważne jest to, co mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej, że trzeba będzie bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby nasze społeczeństwo odmładzało się, bo mamy, nie ujmując nic naszym seniorom oczywiście, ale musimy też zadbać o to, żeby w naszych miejscowościach znajdowali zamieszkanie ludzie młodzi. Tutaj temu mają służyć programy, które są realizowane przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Szczecinek. Tudzież też przymiarki mamy do budowy budynków wielorodzinnych na potrzeby komunalne. Być może, że to przyniesie pewien zwrot, jeśli chodzi o demografię. Zatrudnienie w naszej gminie nie powinno być problemem, czyli jesteśmy otwarci na pozyskiwanie mieszkańców spoza granic powiatu, gminy Szczecinek. To naprawdę powinno przynieść w pewnym momencie może i sukces. A jakieś inne inspirujące pomysły w trakcie kampanii się trafiły? Tak. To może teraz trafiły się, bo są pomysły bardzo ciekawe. Spotkania z mieszkańcami czynią, czasami otwierają oczy na coś, na co nie zwracamy uwagi, przechodząc albo obcując na co dzień w środowisku. Bardzo mi się podobała taka inicjatywa mieszkańców Grąbczyna, gdzie zaproponowano, żeby w otoczeniu grodziska w Grąbczynie, bo w zasadzie może i wielu mieszkańców nie wie, że mamy do czynienia tam z bardzo, bardzo, bardzo starym, nawet jeszcze nie do końca udokumentowanym obiektem, bo cały czas prowadzone są prace archeologiczne, znaczy tam prace archeologiczne były prowadzone też i przed wojną, ale od 4 lat albo pięciu lat, bo przed pandemią zaczęły się nowe wykopaliska i co roku Uniwersytet Gdański prowadzi tam wykopaliska i coraz ciekawsze są doniesienia co do genezy powstania tego obiektu, przeznaczenia tego obiektu i tam też powstała taka propozycja, że jeśli mamy coś takiego, co jest udokumentowane jako najstarszy obiekt w naszym rejonie, powiat, chyba nawet szerzej niż powiat, to warto by było w tym miejscu też na tym trochę zacząć może i zarabiać, czyli stworzenie tak zwanej wioski tematycznej związanej z kultowowaniem różnego rodzaju tradycji, rzemiosła, czy też obyczajów, które towarzyszyły tamtym czasom. Może być pewnym takim strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, które w zasadzie mogłyby dać zatrudnienie i mieszkańcom okolicznych miejscowości, ale też na pewno byłoby pewną atrakcją dla turystów, którzy przemierzają nasze okolice.
Pomysł, jak widać, bardzo ciekawy. Za spotkanie bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia. Moim państwa gościem był Ryszard Jasionas, wójt gminy Szczecinek. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne programy.